Dzień dobry. Szanowni Państwo, w imieniu dyrektora Pałacu Lubostroń, pana Andrzeja Budziaka oraz prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni, pana Stefana Wilusia, witam Państwa bardzo serdecznie na 26. konkursie pojazdów konnych. O otwarcie dzisiejszej imprezy poproszę pana dyrektora Andrzeja Budziaka. Drodzy Państwo, drogie panie, panie i panowie, nisko się Państwu kłaniam, serdecznie dziękuję za przybycie. Drodzy Państwo, naprawdę po 2 latach to rzeczywiście jest pięknie otworzyć i cieszyć się tą imprezą. Więc powiem, drodzy Państwo, że 26. pokazy powozów i zaprzęgów konnych uważam za otwarte i proszę o rozpoczęcie tej imprezy. Dziękuję bardzo. Przed nami paradny przemarsz uczestników konkursu. Paradę wprowadzą jeźdźcy z klubu Deresz Nowy Dwór koło Koronowa. Szanowni Państwo, wydarzenie objęte jest honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, starosty żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka oraz burmistrza Łabiszyna Jacka i Dzikaczmarka. Partnerem głównym wydarzenia jest województwo kujawsko-pomorskie. A dofinansowanie wydarzenia zostało podjęte z budżetu samorządu kujawsko-pomorskiego województwa, powiatu żnińskiego, gminy Łabiszyn oraz kujawsko-pomorskiego związku hodowców koni. Jest mi niezmiernie miło przedstawić sędziów dzisiejszego konkursu. Panowie Edward Trzemżalski i pan Józef Szewc. Pan Józef Szewc jest współzałożycielem klubu jeździeckiego Deresz, byłym wieloletnim prezesem tego klubu oraz sędzią konkursów w Lubostroniu. Proszę Państwa, naszym zadaniem jest dzisiaj ocenić pojazdy zabytkowe, konne, które wracają do 1,5 wieku wstecz, bo czasami po tym rodowodzie występują karety. Chcemy Państwu pokazać nie tylko sport, rekreację, ale również to, co było piękne, to, co było wyróżnikiem statusu właścicieli, którzy się chełpili nie samochodami, nie BMW, tylko ryczką,
końmi i powożącym zawodom. I to jest naszym zadaniem na dzisiaj. Szanowni Państwo, panowie tylko tak groźnie wyglądają, ale tak naprawdę są przemiłymi, cudownymi sędziami, zawsze skorymi do pomocy. Zanim jednak nastąpi pokaz powozów, chcielibyśmy zaprosić Państwa na pokaz tańca na koniach w wykonaniu klubu jeździeckiego Deresz z Nowego Dworu koło Koronowa. A więc popatrzmy, jak konie tańczą. Jeździeckiego Deresz. Wielkie brawa prosimy. Nasi jeźdźcy ubrani byli w kostiumy zaprojektowane i uszyte z najwyższą starannością przez występującą dziś na jednym z koni panią Małgorzatę Majewską. Wielkie brawa dla pani. A występ dopełniły nuty walców praskich czeskiego kompozytora Antoniego Dworzaka. Szanowni Państwo, klub jeździecki Deresz z Nowego Dworu
koło Koronowa to nie tylko pokazy na koniach, ale to także organizacja obozów jeździeckich, biegów myśliwskich, rajdów, imprez dla dzieci i młodzieży, pokazów patriotycznych, jak również działalność na rzecz inicjatyw lokalnych. I jak zawsze, zawsze w Lubostroniu podczas konkursu właśnie jeźdźcy z tegoż klubu jeździeckiego występują. Klub Jeździecki Deresz. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa.